Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj będzie recenzja tych dwóch pozycji, czyli Spartacus Gladiator oraz Spartacus Rebellia, obie autorstwa Bena Kane'a, ale zanim do nich przejdziemy, troszkę słowem wstępu. Jednym z problemów, z którym my, książkoholicy, musimy się borykać, jest fakt, że czytamy tych książek naprawdę dużo, przez co łatwo jest popaść w pewną monotonię. Dlatego ja każdego roku staram się odkrywać coś nowego, szukać jakichś nowych podgatunków, po to, żeby w jakiś sposób urozmaicić to moje książkowe życie. Bo wiecie, no, klasyczna fantastyka to jest super sprawa, ale gdybym skupiał się tylko na niej, to nigdy nie odkryłbym na przykład takiego podgatunku jak steampunk, który obecnie zajmuje topowe miejsce na liście moich ulubionych. Ale jak to zrobić, zapytacie? Gdzie szukać tych nowych książek? W moim przypadku z pomocą przychodzi Pyrkon, którego jestem stałym bywalcem już od 7 lat. I to właśnie tam odkrywam najwięcej nowych rzeczy, najwięcej nowych podgatunków, co prawda właśnie tylko z dziedziny fantastyki albo science fiction. Natomiast to na moje potrzeby w zupełności wystarcza. Myślę, że taką alternatywą są na pewno jakieś targi albo spotkania tematyczne innych gatunków. Natomiast u mnie jest to niewątpliwie Pyrkon. Zarówno jeśli chodzi o atrakcje, jakie oferuje ta impreza, co roku odkrywam kolejne bloki, takie jak chociażby blok gier bez prądu czy strefa RPG, z którymi we wcześniejszych latach nie miałem po prostu żadnej styczności i bawię się tam cudownie, ale przede wszystkim jest to okazja do poznania wielu nowych, bardzo ciekawych autorów. No i tak się złożyło, że w tym roku jednym z zaproszonych gości był Ben Kane, o którym wcześniej nie miałem pojęcia, nigdy o nim nie słyszałem, a który odkrył przede mną cały nowy podgatunek zwany historical fiction. Ja wiem, ta nazwa brzmi trochę jak oksymoron, no bo przecież historia opiera się na faktach, dokumentach, dowodach, musi być w jakiś sposób sprawdzalna, potwierdzalna, a wy tu nagle chcecie wplatać fikcję. No cóż, dokładnie tak. Podgatunek ten polega na tym, że bierzemy jakieś wydarzenie historyczne, tak jak na przykład w przypadku dzisiejszej recenzji powstanie niewolników, albo jakąś konkretną postać historyczną, na przykład Spartakusa właśnie, i na tej podstawie tworzymy fabularyzowaną powieść, w której uzupełniamy luki historyczne własnymi wymysłami, fikcją właśnie, albo tworzymy absolutnie odmienną, alternatywną wersję historii. I to jest właśnie główna cecha tego podgatunku, gdzie najlepszą sytuacją dla autora jest paradoksalnie właśnie brak informacji. I zapytacie, ale jak to? Ano tak, że im mniej informacji, im mniej faktów z przebiegu danego wydarzenia historycznego czy czyjegoś życia, tym większe pole do popisu ma właśnie autor, który może wypełnić je swoją fikcją. Tym samym rozwiązując jeden z podstawowych problemów, czyli fakt, że historia jest nam w zasadzie znana od początku, tak? No bo jeśli znamy przebieg powstania niewolniczego prowadzonego przez Spartakusa, to czy ta książka ma jakąś szansę, żeby nas zaskoczyć? Odpowiedź brzmi tak. Właśnie dzięki tej wplecionej fikcji historia, o której czytamy, może być zaskakująca zarówno dla osoby, która zaznajomiona z przebiegiem powstania, jak i dla tej, która ma go w małym paluszku. A teraz, zanim przejdziemy do faktycznej recenzji, przetrzymam was jeszcze tylko przez chwilę i opowiem wam, w jaki sposób poznałem Bena Kane'a i co skusiło mnie do zakupu tych właśnie książek. Niektórym ta historia może być już znana, jako że opowiadałem ją już tutaj przy okazji Pyrkonowego Bookhaula właśnie. Natomiast od tego czasu przybyło tutaj parę setek osób, więc myślę, że nic nie zaszkodzi, jeśli ją odświeżę. Historia wyglądała tak, że byłem sobie właśnie na tym Pyrkonie, chodziłem na różnego rodzaju prelekcje. Niektóre z nich były właśnie prowadzone przez Bena, tak jak jedna o właśnie legionach rzymskich, o tym, jaki mają rynsztunek, jakie uzbrojenie, jakie tam różne formacje, tak dalej. I byłem również na innych, gdzie Ben był gościnnie, odpowiadał właśnie na pytania, czy to od publiczności, czy od prowadzącego. No i oprócz tego kupowałem oczywiście książki. Kupiłem na Pyrkonie tych książek 13 i sytuacja wyglądała tak, że miałem zakupionych już 12 i to miał być mój finish, prawda? Ale sobie idę właśnie po jednej z prelekcji, na której gościnny był Ben Kane, chyba jego ostatniej, i zachodzę na stoisko znaku. I widzę, a tam Ben Kane podpisuje książki, wokół nikogo nie ma, bo on tam właśnie podpisywał tylko dla znaku, żeby potem mogli sprzedawać książki z autografem.
I tak patrzę, myślę sobie, mówię, nie, wydałem za dużo pieniędzy, nie mogę więcej kupić. I odszedłem, po czym zatrzymałem się i powiedziałem do siebie, Kuba, no kupisz kiedyś tą książkę, spodoba ci się i potem będziesz żałował. Jakby masz autora, do którego nie ma żadnej kolegi, który stoi i tam sobie po prostu w spokoju podpisuje te książki. No i stwierdziłem, że taka okazja może się nie powtórzyć, więc obróciłem się na pięcie, podszedłem do Bena, zagadałem, powiedziałem, że byłem na kilku jego prelekcjach, bardzo mi się podobały i zapytałem, którą ze swoich książek poleca najbardziej. On odpowiedział coś w stylu, że to tak jakby wybrać, które dziecko kocha się najbardziej, więc no ciężko mu powiedzieć, nad wszystkimi jakby się napracował. To zapytałem w takim razie, nad którą spędził najwięcej czasu, w którą włożył najwięcej wysiłku. I on odpowiedział, że właśnie drugi tom Spartacusa, czyli Spartacus Rebellia, którego wtedy jeszcze na rynku nie było, jest chyba właśnie taką książką, dlatego że wiąże się to z pewną historią. Mianowicie, normalnie w taki dobry dzień pisze 2000 słów, natomiast przy okazji pisania właśnie Spartacusa Rebelii usiadł pewnego popołudnia, otworzył sobie o tej 12 piwko, no i zaczął pisać, prawda? I tak się wkręcił w to pisanie, wpadł w taki trans, że pisał, opróżniał kolejne butelki piwerek, prawda? I w momencie, kiedy skończył, zorientował się, że jest godzina 3 w nocy, on jest kompletnie pijany, ale to, co napisał, tak mu się spodobało, że po prostu zaczął się po prostu cały trząść i od razu chciał napisać do agentki, że udało mu się napisać tak świetne strony, że to jest po prostu coś niesamowitego. I okazało się, że udało mu się tego wieczora, w ciągu tego dnia napisać 13 tysięcy słów. Gdzie dla mnie to jest po prostu niepojęte. 13 tysięcy słów to jest tak ogromna liczba, przecież ja bym miał problem, żeby 2000 słów napisać i to tak sensownej książki. Co dopiero 13 tysięcy, przecież to by musiał być jakiś absolutny trans jakby. I opowiadał to z takim uśmiechem na ustach, że po prostu nie mogłem się... Jakby nie mogłem się dłużej zastanawiać, po prostu stwierdziłem, że w takim razie muszę zdecydowanie przeczytać. Wtedy na rynku, mówię, był tylko Spartacus Gladiator i bardzo, bardzo się cieszę, że po niego sięgnąłem. Dostałem oczywiście podpis, zrobiłem sobie z nim zdjęcie, które możecie zobaczyć na Instagramie i dostałem taką bardzo fajną pocztóweczkę, która teraz pewnie wam się wyświetla właśnie na ekranie, na której jest napisane Salve Jakub Bonam Fortunam Ben. Czyli salve to jest rodzaj pozdrowienia, którego używa się do dzisiaj, a które oryginalnie właśnie wywodzi się ze starożytnego Rzymu. Natomiast bonam fortunam oznacza coś w stylu życzę ci szczęścia, prawda, niech fortuna ci sprzyja. Więc dostałem właśnie taką pocztóweczkę i tak właśnie wyglądała moja rozmowa z Benem Kane'em, tak się to wszystko zaczęło. I teraz, skoro znacie już origin tej recenzji, możemy przejść właśnie do samego omówienia książek. Głównym bohaterem tej recenzji, jak nie trudno się domyślić, jest oczywiście gruby Thor, najpotężniejszy z Avengersów. Głównym bohaterem jest oczywiście Spartacus, którego poznajemy w momencie, kiedy wraca do swojej rodzinnej wioski po odbyciu służby w legionach rzymskich, do których zaciągnął się na prośbę ojca, aby poznać wroga, następnie wrócić do Tracji, zjednoczyć trackie plemiona i stanąć do walki z Rzymem. Jednak po powrocie do wioski okazuje się, że zarówno jego ojciec, jak i brat nie żyją, najprawdopodobniej padli ofiarą zamachu, a władzę w wiosce sprawuje niejaki Kotys. Spartacus postanawia więc zebrać swoich starych przyjaciół oraz ludzi, którzy są niezadowoleni oraz cierpią z powodu tyranii despoty i próbuje obalić obecnego władcę, zostaje jednak zdradzony i ma zostać ścięty za karę. Jednak nagle w wiosce pojawiają się rzymscy łowcy niewolników i odkupują od Kotysa skazanych na śmierć wojowników. Do niewolniczego pochodu dołącza również Ariadna, kapłanka Dionizosa, którą Spartacus poznał dzień wcześniej, a która teraz podaje się za jego żonę, aby uciec od Kotysa, który próbował ją zdobyć, a którego próby stawały się coraz bardziej nachalne i jakby zmuszenie jej do tego siłą stawało się tak naprawdę kwestią dni. Ariadna wraz ze Spartacusem oraz jego kompanami trafiają więc do rzymskiego Ludus, czyli szkoły gladiatorów niedaleko Capui, a ich życie od teraz będzie polegało na ciągłych treningach, szkoleniach oraz walkach o życie na arenie.
do Ludus trafia również kolejna istotna dla tej książki postać, czyli Rzymianin Carbo, którego poznajemy w momencie, kiedy dowiaduje się, że jego ojciec nie jest w stanie spłacić długów, jakie zaciągnął u Marka Licyniusza Crassusa, czyli jednego z najbogatszych ludzi w Rzymie. Zapamiętajcie to nazwisko, bo w późniejszym czasie okaże się naprawdę kluczowe. W związku z utratą majątku rodzice Carbo muszą się zdać na łaskę mieszkającego w Rzymie wuja, a sam Carbo ma trafić do niego na praktyki, aby w przyszłości stać się prawnikiem. Carbo, który w tym momencie pała do Crassusa już po prostu ogromną nienawiścią, nie uśmiecha się taki los, chciałby spłacić te długi szybciej, podnieść rodzinę z kolan i jednocześnie zemścić się na człowieku, który odebrał mu wszystko. Dlatego postanawia uciec od rodziny, zaciągnąć się do Ludus jako wolny rzymski obywatel i zostać gladiatorem. Tam właśnie poznaje Spartakusa, którego liczne zwycięstwa na arenie sprawiły, że zyskał posłuch oraz szacunek innych gladiatorów. Niedługo potem Spartakus decyduje się wzniecić w Ludus powstanie, Carbo postanawia się do niego przyłączyć, uwalniają się i kierują się w stronę Alp, aby przedostać się do Tracji. Tak to właśnie wygląda. Główną część pierwszego tomu, czyli Spartakusa Gladiatora, stanowi właśnie opis tej podróży przez całą Italię, aby dostać się do Tracji, w trakcie której dzięki sprytowi, ale także znajomości wroga oraz licznych taktyk, a także płomiennej mowie, charyzmie oraz wstawiennictwie Ariadny, przedstawicielki woli boga Dionizosa, udaje się Spartakusowi pokonywać coraz to większe legiony rzymskie, a do gladiatorów, do tej małej grupki przyłącza się z czasem coraz więcej niewolników z okolicznych wiosek, tworząc ostatecznie potężną, naprawdę potężną armię. Druga część z kolei, czyli Spartacus Rebellia, która w Polsce wyszła stosunkowo niedawno, bo właśnie w tym miesiącu, a której dużą część Ben napisał właśnie w wspomnianym wcześniej pisarskim szale, maluje się już w znacznie mroczniejszych barwach. Spartakus przez obie książki wspomina właśnie bardzo często o tym, że Rzym nigdy się nie poddaje, że będzie po prostu wysyłał coraz to więcej żołnierzy. Często porównuje Rzym do hydry, której w miejsce odciętej głowy wyrastają dwie kolejne. Istotną rzeczą w przypadku tego tomu jest to, że mamy tutaj już faktycznego antagonistę. Nieuchwytna, nieosiągalna do tej pory potęga Rzymu zyskuje w tym momencie formę w postaci wcześniej wspomnianego Marka Licyniusza Crassusa, który zbiera potężną armię i rusza w pościg za Spartakusem. I tutaj właśnie przez większość tej książki cały czas czujemy na sobie to widmo nadchodzącej, zbliżającej się ostatecznej wielkiej bitwy. Ale czym te dwie pozycje tak właściwie się wyróżniają, skoro stwierdziłem, że warto zrobić o nich osobną recenzję? Cóż, oprócz faktu, że jest to naprawdę ciekawy podgatunek, czyli właśnie historical fiction, o którym może wcześniej nie słyszeliście, to znajdziemy tutaj również liczne, świetne opisy scen batalistycznych. To jakby naprawdę świetne, bo Ben opowiadał o tym, że często dostaje maile od żołnierzy, komandosów i tak dalej z zapytaniem, czy kiedyś był na wojnie, czy kiedyś służył, bo jego opisy właśnie walk są tak realistyczne, więc jakby no to o czymś świadczy. Możemy się z tych książek wiele nauczyć, bo znajdziemy tutaj liczne informacje o tym, jak wyglądało uzbrojenie rzymskie, jakie mieli formacje, jakie mieli techniki, taktyki, ile po prostu dźwigali na sobie, ile ważyła ta cała ich zbroja, jaką rozwijali prędkość w trakcie marszu i tak dalej. Opis decymacji to jest naprawdę coś przerażająco fascynującego i on znajduje się właśnie w drugiej książce, w Spartakusie Rebelii. I nawet jeśli nie sięgniecie po tą książkę, to warto sobie przeczytać, czym jest decymacja. Ja nie będę wam zdradzał, sprawdźcie to sami, jeśli jesteście ciekawi, ale ten opis tutaj w książce jest naprawdę przerażająco fascynujący. Oprócz tego te książki pozwalają zapoznać się z historią w sposób bardziej przystępny niż taki podręcznik właśnie od historii, bo mamy tutaj fabularyzowaną powieść, więc jakby jest akcja, wszystko się dzieje, jest odpowiednie tempo, są bohaterowie, z którymi możemy się utożsamić, więc jakby poznanie tej historii jest odrobinę łatwiejsze niż w szkole. I pewnie zapytacie, ale skąd ja tak naprawdę mam wiedzieć, które elementy są jakby faktyczną historią, a które są jedynie wytworem wyobraźni, które są fikcyjne, które wymyślił Ben?
Bo przecież jakby po przeczytaniu tej książki chcielibyście jednak być mądrzejsi, a nie głupsi i do tego skonfundowani. Otóż tutaj z pomocą przychodzą nam na ostatnich kartkach każdej z tych książek informacje od autora. Taka właśnie notka od autora, która w tym przypadku jest niezwykle przydatna i niezwykle istotna, bo właśnie tam Ben rozwiewa wszystkie wątpliwości związane z tym, co jest prawdą, a co nie. Opisuje, które wydarzenia rzeczywiście miały miejsce, które są jedynie pewnymi spekulacjami, a które są zupełną fikcją, które po prostu są wytworem wyobraźni Bena. Poza tym na końcu znajdziecie również słowniczek z różnymi łacińskimi słówkami, czy to uzbrojenia, czy to jakichś czynności, tak dalej, tak dalej. Warto o tym pamiętać przed przeczytaniem książki, bo jakby no wiecie, że na końcu jest ten słowniczek i jak czegoś nie zrozumieliście, to można sprawdzić, upewnić się, o co tak naprawdę chodzi, więc to też jest, myślę, całkiem przydatna rzecz. Żeby nie było, że mówię o tych książkach w samych superlatywach i nie mam im nic do zarzucenia, to na koniec parę słów krytyki, bo drugi tom troszkę się faktycznie dłuży i wiele opisów konfliktów, którymi pierwsza część tak naprawdę stoi, a tutaj zostały totalnie pomijane. Po prostu mieliśmy chwilę, opisany moment przed bitwą i potem jakby zdaną relację z bitwy, że po prostu do tam przeciwnika przychodzi jakiś zwiadowca, żeby zdać relację, co zrobił Spartacus, a nie mamy faktycznej batalii, nie mamy tego cięcia krwi, bicia, tak dalej, tego wszystkiego, więc jakby to jest taki zdecydowany minus. I mimo, że tą drugą książkę czytałem dłużej, bo to tam zajęło mi 4 dni, pierwszą przeczytałem w 2, to ma się wrażenie, że tych informacji jest znacznie mniej, że jakby tempo jest znacznie powolniejsze i przez to pozostaje to wrażenie takiego niedosytu. Więc myślę, że to jest jedna z takich istotniejszych wad i że warto o niej wspomnieć. I to by było na tyle. Jeśli ciekawi Was, czy historia Spartacusa zakończyła się tak jak ta realna, to nie pozostaje Wam już nic innego, jak tylko po te tytuły sięgnąć. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, mam nadzieję, że ktoś wyniósł z niej parę przydatnych informacji. Jeśli tak, nie zapomnijcie podzielić się tym na dole w komentarzu. Możecie też napisać, czy spotkaliście się wcześniej z takim gatunkiem jak historical fiction, czy był Wam znany, czy może tylko ja po prostu jestem takim ignorantem i nie wiedziałem, że on istnieje. Oprócz tego, jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. To by było na tyle, ja Wam bardzo dziękuję, do zobaczenia i cześć!